Lazy? Lazy. Cześć wszystkim, witajcie w następnym filmie, w kolejnym nowym filmie i zobaczcie, kto znowu tutaj siedzi. Cześć, z tej strony Karolina z kanału Kombuk i dzisiaj zostałam zaproszona przez Olę, żeby tutaj się kompromitować. Tak. W co gramy? Zgadnij, jakim jestem bohaterem. Edycja disneyowska. Mam nadzieję, że to jest jakieś takie fajne, ciekawe ulepszenie. Po prostu będzie to dla Was bardziej ciekawe. O, kłam się! Dobra, ja tobie pierwsza. Dobra. Dobra. Się. Dobra. Nie wiem, czy tam... spadło, więc to może nie tu, baczyłam. To samo. No ale nie wiem, nie mogę się patrzeć. O Boże, tak jest ten tłusta czoła. Dobra, u mnie to chyba działa. Spadła. Wymieniamy się teraz karteczkami, ja pokazuję, co tutaj mam. Nie widzę, nie widzę, przysięgam, nikt nie widzi. Ja mam takie coś, tutaj też nie patrzę. No. Kto zadaje pytanie jako pierwszy? Może ty jako gość. Czyli ja zgaduję, kim jestem. Dobra, to ja może sobie odłożę tą karteczkę. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Jestem postacią... Oj. Zwierzęcą. Nie. Okej. Okay. Nie jesteś postacią zwierzęcą, jesteś człowiekiem. No to powiem ci, że mnie... Że mnie zaskoczyłeś. Dlaczego? Jestem mężczyzną. Nie. Czyli jestem kobietą. Jesteś. Która w pełni jest kobietą. Tak. Zawsze. Wszędzie. Nie zmienia się. Okej. Okay. To znaczy... Powiem tak, nie zmieniasz się w żadną postać, która nie byłaby człowiekiem. Okej, okay. Czyli... Jakby zdarzyła ci się dwa, trzy, bądź trzy razy taka mega transformacja. Taka na przykład, że jestem ładna i wyglądam ładnie, a potem wyglądam na przykład brzydko. Albo no. Ja chyba wiem, o kim ty mówisz. O kim? Z... bajki. Mm-hmm. Ze śpiącej królewny. Nie. Nie wiem. Dobra. To teraz prześpij się trochę z tym, a ja pozadaję trochę pytań. Okej. Okay. Czy jestem człowiekiem? Nie. Nie jestem człowiekiem. Nie. Czy pochodzę z bardzo popularnej bajki Disneya? Tak. Czy pochodzę z bajek z Disneya, tych takich klasycznych? Tak. Czy z czegoś nowego? Z tych takich klasycznych. Aczkolwiek, i nie jestem człowiekiem. Aczkolwiek różne remake'i i tego typu rzeczy są też. Czy jestem słoniem? Nie. Okej. Okay, a czy jestem gryzoniem? Nie. Absolutnie nie jestem gryzoniem. Ale jestem zwierzątkiem. Jestem zwierzątkiem, ale nie gryzoniem. A jestem ptaszkiem? Jesteś. Czy jestem ptaszkiem z Pocahontas? Nie. O kurde. Nie wymyśliłam. Czy jestem sobą? Czy jestem sobą? Jesteś sobą. Jesteś sobą z Kubusia Puchatka. No to wróćmy do ciebie. Czyli jestem kobietą. Tak. Która, bo... Piękną. Piękną. Mhm. Która się zmieniała. Tak. Bo wiesz, o której ja myślałam, to takiej kaprawej ze śpiącej królewny, co z tym jabłkiem stała. Nie, to nie to. To z tej bajki nie ma nic dzisiaj. I to jest bajka klasyczna Disneya? 58 rok, z tego co pamiętam. Czyli odpada ci od razu... Nie, nie, to ci nie odpada. To pierwsze takie, Królewna Śnieżka ci odpada, bo ona była z 30 któregoś. Albo nawet 20 któregoś. Czyli Śnieżka, Śpiąca Królewna, nie. Mhm. No, bliżej, bliżej. Ale jestem księżniczką? Tak. I duże cię. Jest ciebie duża na mojej biblioteczce. Czy jest Orosz? No nie! Ale kopciuszkiem też? No jak nie? No przecież się pytałam, czy jestem kopciuszka. Czy jest kopciuszka? Czy nie mówiłam? Nie mówię, że kopciuszka. Jesteś kopciuszkiem. Ta transformacja w sensie takim, że. O nie! Tam... Serio, że mnie zmieni. O nie! Tak.
Dobra, lecimy dalej? Tak. To Jezus. Pokazuję Wam następną rzecz dla Karoliny. A teraz Ty pokaż dla mnie. A ja pokazuję dla Oli następną rzecz. Czy jestem człowiekiem? Tak. Jestem człowiekiem. Czy pochodzę z popularnej bajki? To jest dla mnie zawsze najważniejsze. Tak. Jestem człowiekiem, pochodzę z popularnej bajki. Jestem księżniczką? Nie. Jestem Wilianem? No. Jestem niby bestią? Nie. Nie jesteś bestią. No wiesz co? Dobra, no to tak. Nie z jednej z popularnych bajek. Nie żadna księżniczka, ale jednak osoba. Mhm. Dobra, to na razie ja to przetrawię i teraz Ty. Czy jestem człowiekiem? Masz postać człowieka, masz dwie ręce i dwie nogi. Ale takim człowiekiem z normalnym życiem to Ty nie jesteś. Generalnie musiałam namawiać Karę, żeby to ze mną nagrała. Ja widzę, że jej to teraz odbija się. Ale no to... A jestem mężczyzną? Tak. Czy jestem bestią? Nie. Dwie ręce, dwie nogi. Postać człowieka, ale nie człowiek. Mężczyzna. Mhm. Jestem ze starszej bajki. Tak, zdecydowanie. Czy jestem dobrym bohaterem? Nie, jesteś Wilianem. Ale mega śmiesznym w bajce. W sensie, jesteś tym złym charakterem, nikt cię nie lubi jako postać, ale no. Jesteś bardzo śmieszny i masz śmieszne teksty. Czy to jest bajka, którą ty bardzo lubisz? Tak. Czy to jest bohater, który może ci gdzieś stoi na bibliotece? Tak. Czy stoi po twojej, w sumie mojej też lewej stronie? Tak. Czy jestem niebieska na tym polu? Tak! Czy jestem Hadesem? Tak! Dobra, to ja jestem... czy jestem kobietą? Tak. Ja jestem kobietą. Czy jestem Bellą? Nie. Ale jestem... jak ty to powiedziałeś, że nie jestem księżniczką i też nie jestem Wilianem. W bajce jesteś tej traktowana jako Wilian, ale tak naprawdę może być inaczej. Wiedźma morska. Jest Urszulą. Ja nie pamiętam na ile ona w bajce samej. Ona w bajce ona w samej bajce jest totalna zła i chyba jednak też w tym, co przedstawia Christian Andersen, tak jest? Też tak. Natomiast dla tych, co czytali Sea Witch, która jest teraz mega popularna, tak do końca nie jest. Ja myślę, że po prostu te bajki wszystkie jakby... totalnie ograniczały jakąkolwiek charakterystykę postaci. Czyli po prostu one były takie po prostu o. Okej, to teraz zamknij oczy, pokazuję, co tutaj mam. Już pokazałam. To teraz ja pokazuję. Mam nadzieję, że to widać wszystko i że się ostrzy. Jak nie, no to Ola będzie montować. Dobra. No to, czy jestem księżniczką? Nie. Czy jestem zwierzęciem? Tak. Czy jestem jednym z tych takich fajnych bohaterów, mam na myśli Florek, czy Shop z Pocahontas, coś takiego? Nie. Czyli jestem głównym bohaterem? No. Jestem płci męskiej? Tak. Czy jestem bestią? Nie. Czy bestię byłam? To nie był. Ja się jak bestię nie traktuję jako zwierzę. No generalnie jest. Fierce animal. Dobra, nieważne. W sensie... Nie, teraz ja. Dobra. Teraz ja, bo ty zaraz szybko zgadniesz. Czy jestem postacią zwierzącą? Nie. My dear sweet child. Czyli jestem postacią człowieczą. Pół na pół. From time to time. Czyli się przemieniam z człowieka na zwierzę. Nie, zawsze masz w sobie jakby... kawałek. To nie jest tak, że się w 100% potrafisz przemienić. Potrafisz pewną część swojego ciała wymieniać raz na to, raz na to. What the fuck? Chyba to bardzo utrudniłam, natomiast no coś takiego mi chodzi po głowie. No jesteś z Disneya. No ja wiem. I tak. I pewną część ciała wymieniam. Tak.
I ta postać jest ci bardzo bliska. Ale no ja właśnie wiem, dlatego się zastanawiam, dlaczego traktujesz syreny jako zwierzęta. To nie jest syrena. Nie jest syrena? Myślałam o Arielce, że zamieniona. Nie, to nie jest Arielka. Mi bliska postać. Dobrze, to nie jest zwierzę, no na pewno to może źle powiedziałam, ale generalnie to, co ma w połowie, to jest zwierzę morskie. Więc to jest zwierzę. Ale pewnie się teraz ze mnie wszyscy śmieją, a to walią głupotę jakąś. Stop! Czyli morskie. Tak. Ale nie syrena. Nie. Czyli jestem człowiekiem podwodnym? Dobrze, czyli jestem kobietą. Tak. Jestem, mam postać ludzką. Żyję pod wodą. Mhm. Jak może człowiek żyć pod wodą? No ale syreny żyją pod wodą. No ale ustaliliśmy, że to nie jest syrena. No, no nie. Ja pierdzielę, nie wierzę. Żyję pod wodą. Jest tobie bliska sercu. No to mi jest uczula bliska sercu. No to wiesz, ja nie wiedziałam, że... No nie moja wina, że... To... Nie moja wina, że też miałam uczulę i tak zastanawiam, że... Bo ona się zmienia, ona ma ośmiornicę, no ona tak. nie ma ogona syreny. No ja wiedziałam, że to, że przed chwilą było, to ci utrudni, bo ci to kompletnie wytrąci z pola. Nie spodziewałam się, że dasz mi takie coś. Dobra, tylko teraz byłam, ja nie zgadłam w tej kolejce, tak? I jeszcze, kurde, tylko że ja już nie pamiętam. Pochodzę z popularnej bajki, tak. Jestem zwierzęciem. Tak. Czy pochodzę ze stumilowego lasu? Nie. A czy mam coś... Cokolwiek z tumilowym lasem? Nie. Czyli nie jestem w ogóle z Kubusia Puchatka. A czy jestem psem? Nie. Czyli dalmatyńczyk. Jeszcze myślałam o tym, czy żeby dać ci jednego tylko ze którego ze stu... jednego, bo jedynie którego. Kurde. Czy ja lubię tę bajkę, czy jak znam? Ja lubię tę bajkę. Ja ją znam, czyli tak, ale jestem zwierzęciem, no i z tym Dumbo nie jestem, tak? Nie. Nie jestem też żadnym pieskiem z zakochanego kundla. Nie. Czy ja to mam na półce? Kim jestem? Czy jestem Ratatouille? Ale się kąsko, jeszcze spojrzałam. Jeszcze pokażę, czemu mi przyszedł do głowy. Mam szczurek za Ratatouille, bo on jest Remi. I ja... No to mówię, że bardzo lubisz. Została nam... po jednej karteczce. Tak, już to ja pokażę, co ty masz. To jest... Tak, pokazuję. A czekaj, dlaczego... Nie, dobra. A Ola jest takim czymś. No to kto pierwszy? No to ty. Jestem. My zadajemy takie bardzo fajne pytania, ale jakby w Disneyu albo jesteś człowiekiem, albo jesteś pół człowiekiem. Jesteś człowiekiem. Jesteś 100% kobitka. Kobitka. Mhm. Czy jestem dobrą bohaterką? Tak, bardzo dobrą. Z ręką na sercu. O. Z sercem na ręku! Sercem na ale obiecuję, z sercem na dłoniach, tak się mówi? Mhm. Tak, taką właśnie jesteś bohaterką. Ale lubię pomagać innym. Podejrzewam, że bardzo. Tak, lubisz pomagać innym. Chcesz to robić. Co ale tego nie robię. Robisz. Ale pomagam osobom, które tego potrzebują? Generalnie w bajkach tak jest zawsze, że wszyscy potrzebują pomocy, nie? Zawsze jest ta księżniczka i to coś, co potrzebuje pomocy. Czyli jestem księżniczką. To znaczy tak, jeśli popatrzysz ogólnie na Disneya, to należysz do grupy księżniczek, ale z urodzenia, ani później się też nie hajtasz z nikim, kto sprawiłby, że jesteś księżniczką. Okay. Jakby jesteś gąską taką. Mam dwie bohaterki w głowie. Czy ona jest bardziej taka... Czy ona jest taką spokojną bohaterką? Tak. I raczej woli takie przydomowe. Tak. Czyli Mulan nie jestem. Nie. Czyli jestem taka spokojna. Tak. Zawitam Lucuś ze spaceru i będzie nam towarzyszyło to panie już. Tak. Lubisz. Znaczy, no mam jedną bohaterkę, Bellę. Mm-hmm. Tak? No.
Tak, teraz... i tak właśnie dążyłam, czy to bardziej jest taka postać, która... Ale wiesz, o co mi chodziło, że jesteś taką gąską? Tak, karmisz gęsi, chodzisz z książką pod pachą, no i to jest twoje życie. To no. było moje pytanie, to jest bardziej taka waleczna, czy stateczna? No, nie, staty. Okej, okay, to teraz ja. Czy jestem człowiekiem? Nie. Znowu? Czy pochodzę ze 100-milowego lasu? Nie. Czy... pochodzę z popularnej bajki Disneya. Kiedyś na pewno. Mm-hmm. Ale mam wrażenie, że teraz ta bajka już jest zapomniana. Czy jestem takim bohaterem pobocznym, czy nie, głównym? Nie. Czy jestem koniem? Nie. No z tego nie! Nie. Mamo, a czy jestem z Tarzana? Nie. A czy ty wiesz, że ja lubię tę bajkę? Tak. Na pewno? Na pewno. A skąd wiesz? Mam pewne przypuszczenia. Czy te przypuszczenia są przez to, że coś w tym pokoju jest z tej bajki? Tak. O ty. No nie rozumiem, są przez ratunek. No ty, z Gretkiem jestem? Nie. To nie wierzyło. Jestem jakimś Tomem albo Jerrym? Paddingtonem? Nie, ja podejrzewam, że nie masz figurek z tego, bo nie masz figurek z racji tego, że po prostu nigdy ich nie widziałam. Może że po prostu takich figurek nie ma. Widzisz, to jest bardzo ciekawe. Tą zagwozdka, czyli Luc. Chodź do Karoliny, chodź. Chodź, może cię ktoś zobaczy. Nie, ja nie chcę, cię się wstydzę. Dobra, podsumowując, żeby nie przeciągać, jestem bohaterem zwierzęcym, pochodzę z bardzo popularnej kiedyś bajki, teraz już nie i ja ją bardzo lubię. Aczkolwiek w internecie lubię. Bardzo często pojawiają się gify albo obrazki z tej bajki, z takiej jednej charakterystycznej sceny. Czy jestem dużym zwierzęciem? Są różne rozmiary tych zwierząt, ale akurat ty jesteś takim średnim. Czy jestem jakimś trollem takim? Nie, no jesteś zwierzęciem. Czy jestem smurfem? Nie. To nie jest zwierzę. To takie zwierzę, jak możesz spotkać na ulicy, albo w zoo, albo... No. Ale czy jest, należy do grupy zwierząt domowych? Tak. Kotem jestem. Nie. Psem. Tak. Jestem psem. Jesteś psem. No i to jest zakochanego kundla coś? No, ale tam jest dużo psów. Kurde, ale ja nie pamiętam imion tych psów. Jestem tam spanielem, kokiem spanielem. A ja nie pamiętam raz. Miałaś tam dwa główne pieski. Jak się nazywały? A to ja nie wiem. A to ja ci nie powiem. Lovely była jedna, czy jakoś tak? Tak, na tym samym literze się zaczyna imię tej pieski, jak ludzka. Nie wiem. Już wiemy o postać, wiem. Kurde, zaraz zaczniemy to grać w ten. Ale to jestem tym, tą suczką. Tak. Ale byś przeczytała to jako lej. Lazy? Lej. Psem to na pewno by się nazywa Lady, tak samo jak ja. Lady! Lassie nie, no Lassie on Lady! 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 Dobra, a wiesz, że to jak się przyszedł zaśmiałeś, będzie na początku? Dobra, dziękuję ci. To był taki szybki przerywnik, szybki strzał. Chcieliśmy nagrać dla was coś fajnego, szybkiego. Dziękuję wam bardzo za te parę minut uwagi. Karolina się uśmiała. Nie wiem, czy za mnie, czy z siebie. Tak jak każdym razie dziękuję, że zagościłeś na moim kanale. Ja dziękuję, że mi udostępniałeś to wspaniałe krzesełko. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!